Ej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Legion, a to będzie kolejny poradnik dotyczący szamana, dotyczący tego, w jaki sposób szybko, no i dość efektywnie farmić zwykłe rifty, farmić gier w przedziale 60-65. Build, który jest dość mobilny, dość przyjemny do gry, bardzo szybko się porusza, zadaje dość fajne obrażenia, bardzo fajnie i przyjemnie można nim farmić. Słuchajcie, jest to build oparty pod monstra, na pewno kojarzycie build pod monstrum, jeżeli chodzi o solo. W zeszłym sezonie bardzo często był spotykany na tablicach. To jest troszeczkę build przerobiony w taki sposób, aby można było dość szybko się przemieszczać, zadawać jak największy damage przy tym poruszaniu się. No i tak, żeby to było w miarę tak skorygowane, żeby jak najszybciej farmić przy jak największym damage'u. Słuchajcie, set jest oparty, tak jak już mówiłem, na monstra. Monstra zadają główny damage. I mamy przede wszystkim set piekielnego kła. Tutaj mamy, o, widzicie? I tak, set piekielnego kła każdy już pewnie zna, omawiałem go wielokrotnie, na czym on polega. Że mamy damage w postaci ściany śmierci, tutaj po użyciu ściany śmierci przeciwnicy są objęci martwicą i to jest 1500% obrażeń. A także przez 10 sekund trzymają obrażenia zwiększone o 20% od twoich ataków. Czyli ogólnie set, który bardzo fajnie boostuje damage naszych monstrów. No i po nałożeniu wroga martwicy bohater otrzymuje przez 10 sekund obrażenia zredukowane o 60%. No i po użyciu ściany śmierci na 15 sekund zadajesz obrażenia zwiększone o 1400% od umiejętności podstawowych, kwasy chmury, bla 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 i monstrum. Czyli nas tu interesuje monstrum set, no dość przyjemny, fajny, skierowany głównie na to, żeby te monstra zadawały jak największe obrażenia. No i co mamy oprócz tego setu? Mamy tutaj set drugi, set nieskończona wędrówka, czyli standardowo nasza obietnica podróżnika oraz róża wiatrów. Bo ogólnie w tym secie się przemieszczamy. Bardzo często mamy to zmniejszenie obrażeń 50%, bo podczas poruszania się standardowo zwiększa się nasza redukcja obrażeń, które otrzymujemy. No i mamy tutaj dodatkowe 50% przez większość rifta niestety, ale na pewno czasem można sobie delikatnie przykucnąć i zacząć spamować skillami. Te monstra wtedy szybciej biją, czy jakieś elice na przykład, czy przy jakiejś większej grupce mobów. Zawsze te, więc zwiększone obrażenia z tego setu się przydają. No i kwestia tego, jeszcze mamy maskę Jarema. Jako, że tutaj zastosowałem kombinację poprzez pieśń królewskiej wspaniałości, czyli nie musimy mieć wszystkich sześciu elementów setu, żeby mieć ostatni bonus, wystarczy nam 5. Dzięki temu pierścionkowi mamy bonus za 6 elementów. No i tutaj wykorzystałem maskę Jarema. Standardowa maska, która zwiększa nam obrażenia przywołańców o 90%, w moim przypadku można tutaj do 100 wykręcić. No i dzięki temu pierścieniu jesteśmy w stanie mieć w kostce jeszcze Tasker Teo, czyli szybkość ataku towarzyszących ci stworzeń zwiększa się o 50%. Po łączeniu z tym monstra biją mocniej i szybciej. No i tak to wygląda, następny element. Dalej mamy karwasze Nemesis. Karwasze Nemesis, standardowe karwasze, tutaj bardzo rekomendowane, ponieważ podczas przebiegu przez rift mamy bardzo dużo pylonów, mamy dużo kapliczek i zawsze ta jedna elita więcej daje nam progres, także tutaj te karwasze muszą być. Mamy godzinę czarownic, standardowe zwiększenie obrażeń, jeżeli chodzi o nasze monstra, też tutaj to działa. Czysty pasek pod DPS, nie ma jakoś tak paska stricte pod monstra, dlatego tutaj postanowiłem wykorzystać po prostu godzinę czarownic. No i tutaj mamy obowiązkowo palec małego człowieka, czyli po prostu monstrum. Nie jest jedno duże monstrum, tylko mamy trzy pomniejsze, które są silniejsze od tego jednego dużego. Dobra, jeżeli chodzi o offhand i mainhand. Słuchajcie, broń. Ingeom. Żadnej nowości tutaj nie ma. Ja tutaj wykorzystałem Ingeom, ponieważ... dlaczego Ingeoma nie mam w kostce? Ponieważ w kostce mam stwora z otchłani. Zaraz wam kostkę pokażę. Mamy stwora z otchłani. On nam daje 20 metrów do podnoszenia złota oraz kul zdrowia. Jako, że tego złota nam wypada bardzo dużo, ponieważ mamy tutaj skarb zbieracza.
że po zabiciu wroga wypada nam złoto. Zawsze tutaj ten stwór z otchłani, nie musimy po prostu pod to złoto podchodzić, tylko mamy 20 metrów plus jakieś tam jeszcze ewentualne metry podnoszenia z ekwipunku, tak jak tutaj w godzinie jest 1 metr. No i jeżeli gdzieś tam wam wypadnie w dodatkowych, to zawsze miło. No i słuchajcie, tak. Tutaj mam Ingeom. Ingeom jest bardzo potrzebny, ponieważ, jak już mówiłem, elit jest bardzo dużo na lifcie, szybko je zabijamy, więc mamy zawsze praktycznie permanentnie na zwykłych liftach wrócone wszystkie cooldowny o 8 sekund przez 15 sekund po zabiciu grupy potworów elitarnych. Mówię, ten build jest nakierowany na to, żeby biec od elity do elity, szybko elitę zabić i biec sobie dalej. No i tutaj jeszcze mamy homunculus. Automatycznie przywołujesz psa zombie co 2 sekundy. I po co to jest? Słuchajcie, homunculus jest to mojo, które jest ukierunkowane na to, że po prostu automatycznie przywołują nam się psy zombie. I dzięki umiejętności ofiara zabijamy psa, tak jakby strzelamy psem. No i jak już ten pies wybuchnie po użyciu ofiary, wszystkie zadawane przez ciebie obrażenia zostają zwiększone o 20% na 5 sekund. Na 5 sekund, a tu mamy co 2 sekundy psa, czyli permanentne zwiększenie obrażeń o 20%. Homunculus plus ofiara. No i tak by się prezentował set, znaczy ekwipunek. Mamy tutaj jeszcze oczywiście zmorę potężnych, wystarczy nam ranga 25, tak jak już mówiłem, mamy praktycznie prawie co minutę. Mamy prawie minutę cooldownu, jeżeli chodzi o... Po zabiciu elity mamy zwiększone obrażenie o 20% przez 55 sekund, w moim przypadku, bo to jest tylko ranga 25. Z wyższą rangą mamy więcej tego czasu, te 20% mamy przez po prostu dłuższy czas. No i zadajesz przeciwnikom elitarnym obrażenia zwiększone o 15% i redukcja obrażeń o 15%. Czyli stricte bonus na elity, tak jak już mówiłem, build ukierunkowany na elity. No i tu mamy jeszcze zmorę uwięzionych, to akurat jest mój main game. Po prostu zadajemy obrażenia zwiększone o, w moim przypadku, 47%. Przeciwnikom, którzy są pod wpływem jakiegoś tam ograniczenia kontroli typu slow i tak dalej. Jako, że spamujemy często żniwami dusz, to zmniejsza ich szybkość ruchu o 80%. Używamy ściany śmierci, która też wyziębia przeciwników, spowalnia ich, dlatego to wszystkie są skill, praktycznie większość skilli jest ukierunkowana na to, że te potwory jednak są pod tym wpływem ograniczenia kontroli i działa na nich ten gem. No i dobra, jeżeli chodzi o bonusy, słuchajcie, bonusy, jeżeli chodzi o cały stricte ekwipunek, no to hełm mamy standardowo, inteligencja, witalność, szansa na kryta, tutaj nie potrzebujemy niczego więcej, amulet musimy mieć obrażenia od zimna, dwa krytyki, szanse obrażenia zwiększone, odkryta. Mamy naramienniki, gdzie potrzebujemy monstrum przede wszystkim. Obrażenia 15% od monstrum. No i fajnie, jakby były jakieś obszarówki. Mamy w klatce monstrum 15%. Pamiętajcie, możecie mieć w naramiennikach oraz w klacie monstrum 15%, co tutaj jest bardzo rekomendowane. Oraz witalność, inteligencja, rękawice, mamy inteligencję, dwa krytyki, obszarówki, no ja tu jeszcze mam Kaldesan, jako to jest mój itemek na pod solo, także tutaj też się przydaje pod ten build. Mamy te w ten sposób wyglądające rękawice, mamy karwasze Nemesis, gdzie muszą być pod zimno, ogólnie build pod zimno, tutaj musicie mieć zimno w dwóch itemkach, ponieważ monstrum jest z runą zimna. Zadają obrażenia od zimna, dlatego więcej biją dzięki temu. Mamy godzinę czarownic, typowo pasek pod DPS. Jak najwięcej DPS-a możecie tutaj mieć zamiast 10% życia witalność, co jest bardzo wskazane. Róża wiatrów. Róża wiatrów to jest ogólnie róża, no, która jak najwięcej statystyk ofensywnych musicie mieć, czyli typu attack speed właśnie, szansa obrażenia odkryta, szansa na kryta, dodatkowe widełki, obrażenia, w sensie ten pierwszy bonusik, co tutaj jest. No i inteligencja, najlepiej jakby była starożytna. Także słuchajcie, wyciągacie w niej jak najlepiej statystyki ofensywne. Palec mojego człowieka, tak samo dwa krytyki, obszarówki i socket musi być. Spodenki standardowe, też inteligencja, witalność, pancerz przede wszystkim, bo jako że Wódek ma inteligencji wszystkie odporności, to z ekwipunku staramy się zabrać właśnie pancerz.
Buciki tak samo, tylko że tutaj zamiast odporności fajnie by było, gdyby były poruszania się. 12% poruszania się, wtedy moglibyśmy tutaj nie dawać 25% w paragonie do poruszania się, tylko powiedzmy te 13%, jeżeli w butkach byłoby 12%. I większy i więcej po prostu paragonów idzie w inteligencję. Ingeom standardowo, zwiększenie tutaj mamy wszystkie umiejętności, 10%, jak najwyższe widełki. No i fajnie jakby tu nie miał 8%, 8 sekund, tylko 10 sekund. Mój Ingeom nie jest najlepszy, no ale nie ma takiegoś mega dużego znaczenia, że będziecie mieli 8, a 10%. No i homunculus, tutaj wiadomo, jak największe widełki muszą być, szansa nakryta fajnie, jakieś obszarówki. No i ewentualnie tutaj monstrum możecie wykręcić. Ja chyba powinienem tu jednak wykręcić monstrum zamiast tych obszarówek, no ale to już może innym razem. Przy moim paragonie to naprawdę nie będzie miało znaczenia, bo to i tak wszystko pada momentalnie, także tak to wygląda. Gemy oczywiście żółte wszędzie. Tutaj jeszcze mam socket w tym homunculusie z dodatkową inteligencją, no i ten, jak to się nazywa, ametyst w głowie. Dobra, szybciutko umiejętności, jakich używamy. Tak wygląda umiejętność. Używamy ściany śmierci duchowej komunii, przede wszystkim pod set, żeby było zwiększone obrażenia. Piranie z piraniado, 15% dodatkowych obrażeń, grupowanie mobów pod monstra, bardzo przydatny skill. Duchowa wędrówka z rozdarciem jest nasz przede wszystkim skill, którym się poruszamy. W krainie duchów twoja szybkość wzrasta o 100%. Bardzo przydatny skill, bardzo często go używamy, dlatego nasz szaman się bardzo mega szybko przemieszcza. Żniwa dusz z uwiądem, standardowy skill, który jest u szamana wszędzie wykorzystywany. Zwiększenie inteligencji procentowej z każdym stakiem oraz pancerza. Ofiara, tak jak już mówiłem, do homunculusa. No i nasze monstrum z dyryblasem, które zadaje nam główne obrażenia. I pasywki, jakie teraz mamy. Mamy przede wszystkim uczta o północy, zwiększa obrażenia monstrów o 50%. No i jeden pies zombie więcej, ale to nie ma znaczenia. Makabryczna uczta. Dużo kuleczek nam wypada ogólnie na rifcie, więc jesteśmy w stanie te 5 staków utrzymać. A jedna kuleczka nam daje 10% inteligencji na 15 sekund. To jest bardzo duży czas, także na zwykłym rifcie jesteśmy w stanie naprawdę utrzymać te 5 staków z tej pasywki. I dzięki czemu mamy 50% więcej inteligencji. Prawo śmierci, standardowa pasywka pod szybką farmę. Kiedy w promieniu 20 metrów zginie jakiś mobek, wszystkie cooldowny nam się resetują o 1 sekundę. No i jeszcze zyskujemy 1% many i życia. No i tu jeszcze mamy niezłomną lojalność, jest to też pasywka pod bieganie. Kiedy mamy przyzwane monstra, wtedy nasza szybkość ruchu wzrasta o 15%. A kiedy nie walczą, jesteśmy w stanie przebiegu, że tak powiem, nasza szybkość wzrasta do 30%. No i tu kolejny możemy przyzwać o jednego psa więcej. Także mamy zamiast 3 standardowo piesków, mamy piesków 5 z tych dwóch pasywek. No i słuchajcie, to było tyle, jeżeli chodzi o sam build. Kostkę wam pokazywałem, mamy w kostce tutaj właśnie swór zachowani po to, żeby ten gold i kuleczki się zbierały same, że tak powiem. Żebyśmy nie musieli podchodzić pod te kulki, tylko po prostu wszystko się ładnie samo zbiera. Tasker i Teo, mamy tutaj szybkość ataku monstrów zwiększoną o 50%. No i pierśnię kostki wspaniałości po to, żebyśmy mogli tutaj mieć maskę Jarema. No i dobra, pokażę wam na T11 riftik. Dlaczego T11, nie T12? Ponieważ to jest zależne tylko i wyłącznie od paragonu, od jakości waszego ekwipunku. Jeżeli macie taki, mówię, przeciętny paragon w granicach 600-700, jakiś tam ekwipunek, nawet zwykły, nieanszyntowy, to T11 będziecie w stanie naprawdę bardzo szybko farmić. Więc chciałem wam tu pokazać na tym właśnie poziomie trudności, a nie na T12, ponieważ to mówię, różnica jest tylko i wyłącznie paragonu i jakości ekwipunku, także tak by się to prezentowało. No i lecimy, słuchajcie, pokażę wam jednego rifcika. Monster już mamy przyzwany, oczywiście lagi na początek, musi się ta gra troszeczkę załadować. Mówię, zbieramy mobki, monstra bardzo szybko atakują i szukamy przede wszystkim elitek. O, szukamy elit, nasze monstra, no mówię, to nie są inteligentne stworzenia, dlatego musimy po prostu lift ukierunkowywać do nich, a nie po prostu
a nie odwrotnie. Dlatego tutaj staram się tak robić, żeby mobki przyciągać za pomocą Piraniado do monstrów, a nie odwrotnie. Czekać, podbiegać do mobów i czekać, aż monstra po prostu je zabiją. W ten sposób. Jak widzicie, większość może jeszcze sobie zadawać pytanie, dlaczego ja nie używam w kostce opaski chciwości, czyli tego pierścienia, że jak podniosę złoto, to mi się zwiększa zwiększa mi się obszar podnoszenia, czyli ten zasięg podnoszenia złota i kul zdrowia. Po to, że mając tutaj tego stwora złotchłani, te 20 metrów jest stosunkowo wystarczające po to, żeby podnosić to złoto, tak? Nie potrzebuję większego jeszcze zasięgu, a dzięki temu, że nie mam tego pierścienia w kostce, mam pierścień królewskiej wspaniałości, dzięki czemu mogę mieć Tasker i Teo w kostce, tak? Bo wtedy wam zakładam głowę. Znaczy, tu jest ogólnie, macie dwie możliwości. Jeżeli macie na przykład bardzo dobre unshintowe taskery, to oczywiście tutaj nosicie taskery. A jeżeli macie dobrą maskę, to nosicie maskę. To musicie sobie już wybrać po prostu, jaki item macie lepszy. Tasker czy Tasker i Teo, czy maskę i Arema. I wybieracie po prostu to lepsze, a to drugie ląduje w kostce. Tak, w ten sposób to działa. Jak widzicie, lifcik poszedł bardzo szybko, ale tak jak już mówiłem, to jest T11. Wy powinniście na takim... Znaczy, może większość z was farmi na takim poziomie trudności. Jeżeli farmi ktoś na T12, to myślę, że przy paragonie, no, 1000, nawet 900, będzie to szło równie szybko, tak? Zrobimy sobie jeszcze jeden. Jak widzicie, no, poszedł lifcik bardzo szybko, tak jak już mówiłem. Biegamy głównie na mapie w ten sposób, że musimy ukierunkowywać właśnie moby pod nasze monstra, a nie odwrotnie. Biegniemy, monstra oczywiście biegną za nami, ale on mówi, one są tak stworzone, że biją praktycznie najbliższego przeciwnika. One nie biją przeciwnika, którym, atakuj tego, tą elitę, czy atakuj tego moba. Nie, one biją po prostu to, co widzą przed sobą. Jeżeli czasami mamy też sytuację, że możemy na przykład biec, będzie na przykład grupa mobów, którą chcemy skipnąć, a dalej będzie elitka, to przebiegamy przez te moby, no i te monstra, one się zostaną przy tych mobach, one nie skipną razem z szamanem, chyba że naprawdę daleko odejdziemy, to wtedy one się teleportują do naszego szamana. Ale w momencie, kiedy elita jest powiedzmy obok, a chcemy najpierw tą elitę zacząć bić, to wtedy robimy taki myk, że skipujemy moby i tutaj używamy monstrów. Jeszcze raz tego skilla po prostu. I wtedy te monstra się respią przy nas, dzięki czemu atakują już wtedy to, gdzie my jesteśmy, tak? Bo respią się przy nas i atakują mobki, które są po prostu obok nas. Staramy się, mówię, od elity do elity. Bo ten build jest ukierunkowany głównie na elity, chyba że jakaś grupka mobków jest większa, to wtedy jak najbardziej można się zatrzymać, coś tam ubić, ale to chyba, że naprawdę jest jakaś duża grupka mobów, no to wtedy tak. Ale głównie mówię, głównie tu przebiegamy sobie, i szukamy elitek. Dlaczego biegamy, szukamy elitek? Ponieważ nasze, tak jak już wspominałem wcześniej, nasze monstry się teleportują do nas i jeżeli biegniemy od elity do elity, te monstra po prostu teleportują się prosto pod tą elitę. Widzicie, pojawiły się tutaj dosłownie. I to jest właśnie ten myk. Starajcie się biegać od elity do elity. Widzik jest, mówię, bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o gameplay. Bardzo przyjemny pod gameplay, jest dość szybki, tak jak widzimy, złoto jest szybko podnoszone. Kuleczki są, widzicie, mam cały czas 5 staków. Złote kulki złota są podnoszone automatycznie, też bardzo szybciutko, lecą ich bardzo dużo, czyli 50% więcej obrażeń, mamy cały czas praktycznie zmorę potężnych, no mówię, leci to naprawdę dość bardzo szybko i przyjemnie, o tak, tylko kwestia jest tego, że nie możemy bić tych mobków takich mniejszych, i te monstra nie są aż tak inteligentne jak nasza postać, tak, wiadomo, że build, który jest ukierunkowany stricte pod DPS naszej postaci, jest dużo lepszy, tak, niż te monstra, ale
nie ma co narzekać, jeżeli chodzi o szamana. Ten buildzik tak jest naprawdę dość przyjemny i szybki. Boss schodzi, tak jak już widzicie. Chwila, moment. Ale to mówię, też jest uzależnione od waszych kaldezanów w itemach, od jakości waszego ekwipunku. Ja wam mówię, pokazałem na T11, że jestem takim w miarę dobrym paragonem, z dobrymi itemami, pokazać jak to właśnie szybko schodzi. No i widzicie, jakieś przeciętnie 2-3 minuty na rifta się schodzi. Build jest naprawdę dość mocno przyjemny, fajny do gry. Jeżeli chcecie, możecie go wykorzystywać bez problemu. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie to w komentarzach. I w tym miejscu będę się już z wami żegnał. Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Jeżeli tak, rzućcie lajka, bardzo fajnie. Bardzo miło mi się wtedy zrobi. Jakiś komentarz też by się przydał. Jeżeli wam się podoba, to napiszcie super. Nie, żartuję. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście w komentarzach je zadawajcie. Podoba się film, rzućcie lajka. No i jeżeli lubicie moje materiały, zapraszam do subskrypcji kanału. Zapraszam was również na Twitcha, gdzie streamuję od poniedziałku do piątku, codziennie o godzinie od poniedziałku do piątku o godzinie 20 każdego dnia. No i cóż, dzięki piękne, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia do następnego odcinka z Diablo 3 i trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.